Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam. Ma pan dwie minutki? Mogę, tak. Okej, super. Kręcimy film. Domyślam się. Dokumentalny o ludziach. O ludziach. Tak. To my po prostu panu zadamy takie pytania i... Nie pokazuję panu pytania. Aż takiego dobrego wzroku nie mam. A jeśli chodzi o... Bardziej na mnie mówili swego czasu głównie, jak nie miałem jeszcze takiego zarostu, no to po prostu white, jak miałem trochę krótsze włosy. Tak było. I taka łatka do mnie została przyczepiona i tak ktoś mnie widzi i to zamiast imieniem, nazwiskiem czy coś, no to white się ma. Tak przyległo i tyle. Zostało. Ty się zielasz, nie śmiej. Skąd się wziął zielasz? Dał w kamerę, bo no, taki kurwa kotek, nie? Zostałem botanikiem w pewnym okresie, żeby zacząłem się interesować. No moim, zdaniem też dla szczęścia, ale moim zdaniem głównie dla ludzi, dla rodziny, dla przyjaciół, bo jak się nie ma ludzi, to jest tak naprawdę ten sens życia się traci, dlatego że można i jakby gonić za rzeczami materialnymi, za pieniędzmi, za sławą, za karierą, ale jak się nie ma ludzi, z którym będzie można się z tym dzielić, no tak naprawdę to wszystko traci sens i nie chce się tego robić. W tenisa grałem głównie dla pasji, ale też dla zdrowia, żeby się ruszać, szczególnie bo też pracuję w ostatnich 2 latach w domu i trzeba wychodzić z domu. No właśnie, jak się panu podoba ten tryb pracy? Nie podoba mi się już. Podobał mi się na początku, wtedy też mieszkałem z kimś, więc było super, ale ja czuję, że gniję w tym mieszkaniu, więc właśnie dlaczego tu przyszedłem, żeby wyjść z domu i sobie zrobić przerwę z tej pracy, napić się kawy, no i wrócić do tego mieszkania znowu. Dla zabawy tańczę. To tak jak mówię, no, tańczę też w zespole ludowym, jest to zespół amatorski. W sumie powróciłem do tego zespołu po 20 latach, bo to był w ogóle dziecięcy zespół. No sprawia mi to mega frajdę. Co takiego lubię w tańcu? Emocje, dużo pasji, zabawę, ruch. No i przede wszystkim też ludzi, z którymi się to robi. No bo to bez tego, jak tej chemii nie ma, to jest ciężko. Z czego jest pan dumny w życiu? To jest takie pytanie bardzo trudne. Człowiek jest dumny z reguły z dorobku własnego, z tego, co udało mu się w życiu zrobić. Na pewno jestem dumny z moich córek, które pokończyły ciekawe studia i mają bardzo ciekawą pracę. Z pracy, którą wykonywałem przez ponad 30 lat, byłem nauczycielem. To wiesz, to jest taki zawód, który wiele niesie za sobą momentów, w których człowiek jest dumny. Dumny jest wtedy, kiedy jego uczniowie dobrze zdają egzamin maturalny, który jest przed tobą na przykład. To na pewno nam wiele, wiele radości przynosi. Dumny jest człowiek wtedy, kiedy to, co robi, a stara się robić na przykład pracując dla tej lokalnej społeczności, słowo zmienia się w czyn, czyli jeżeli kiedyś tam miałem wpływ na podejmowanie pewnych decyzji dotyczące tego, jak to miasto się przeobraża, jak się zmienia i to się udało zrobić, to na pewno jestem z tego bardzo dumny, że to się udało. Dumny jestem z mojej żony, która tu stoi, która też przez ponad 30 lat była dyrektorem szkoły największej w Grodzisku i wychowała parę tysięcy fajnych wychowanków. Okej, jakieś inne pasje poza spaniem? Granie na komputerze. Sens życia subiektywnie dla mnie budzić się rano bez kaca moralnego. To znaczy nie mieć wyrzutów sumienia, że coś się źle zrobiło, że złe relacje z ludźmi się nawiązuje. I myślę tutaj o ludziach tych najbliższych w rodzinie i ludziach, z którymi mam na co dzień kontakt. Bo to jest bardzo ważne, tak? Spojrzeć sobie śmiało w lustro i powiedzieć, że staram się być dobrym człowiekiem. Ja to czytałam, bo miałam w SMS-ie wysłane. Zaproszenie? Wiesz? Zaproszenie? No zaproszenie, oczywiście. O, to ja nie dostałam. Ja dostałam, no, ale mówię, prosi. Boże, no o 22:00. No dobrze, jakby w sobotę, to czemu nie? No, młodzi ludzie zaczynają życie od 22:00, a nie. Stary idzie spać o 22:00.
Także słuchajcie, no nasz pan burmistrz jest, można powiedzieć, bardzo dobrym gospodarzem. No. A ty mnie nagrywasz? Tak. No widzisz, to nawet nie widziałam. Ale w prywatnej jako kinematografii. No oni sobie robią ten film taki. No. A co panie myślą o sensie życia? O sensie życia? Ale to jakie Jehowy pytanie zadali. No wiesz, raczej nie będę, bo może się komuś to nie spodoba. Sensem życia dziecko to jest rodzina. Najważniejsze co może być mieć rodzinę. I to jest ważne. Nie wiem po co ludzie cierpią. Jakby ja nie cierpię. Ja jestem bardzo wesoły i no, nie rozumiem tych ludzi, którzy cierpią. Pewnie mają swoje jakieś powody, ale ja nie cierpię, tak? I jakby tego się trzymam. Ja w handlu pracowałam. Miałam swój sklep odzieżowy. I to wszystko. Znaczy, prywatna działalność. 29 lat. No, najpierw pracowałam w domach towarowych Centrum w Smyku. No ja wiem, bardzo kocham swój zawód. Fajny. Fajnie z ludźmi. No, się poznaje różnych ludzi. Coś w sensie... Dobrze, moje imię jest Iwana. Nazwisko też? Nie musi pani. Nie? Dobrze, Iwana. Jestem z Chorwacji. Mieszkam w Anglii i mam męża Polaka, więc jesteśmy w Polsce trochę, na wakacjach. Do mnie, a przede wszystkim żony i dzieci. A? Jeszcze? Psa. No. Z psa mam być do mnie? No nie. Myślę, a z Nuków to nie ma. No, z Nuki, tak? No? Nuki. A prawda? Nuki. No jeszcze nie. Nuki tak. Nuki to tak, duma tak, duma dziadków. Rosną. O tym, jak nagrywałam ten film? No to było dość trudne doświadczenie, dlatego, ale w ogóle że... cała historia, bo się... Cała historia, no bo tak? Jak tu teraz od początku to się... Okej, okay, więc miałam jako zaliczenie, jako moja praca licencjacka, nagrać film dokumentalny na dowolny temat. Wybrałam temat teatru rodzica, ponieważ uważam, że jest to ciekawa inicjatywa, że to pomaga się integrować rodzicom i pokazywać dzieciom, że można przełamywać własne bariery i własne lęki. I występowałam w takim teatrze. No i stwierdziłam, że ten temat jest na tyle ciekawy i tyle jest emocji i tyle jest tych wszystkich zdarzeń towarzyszących poza sceną, o których ludzie nie wiedzą, że warto by było to uwiecznić i pokazać innym. No i faktycznie nagrywałam wywiady, nagrywałam te wszystkie sceny poza sceną, które się dzieją przed, cały proces przygotowań. I najtrudniejsze chyba było przeprowadzanie wywiadów ze znajomymi. No bo jednak w momencie, kiedy kogoś nie znamy, to podchodzimy do tematu bardzo czysto, bez żadnych uprzedzeń, bez wiedzy. Po prostu mamy białą kartkę. A kiedy się to robi ze znajomymi, no to chciałoby się coś dopowiedzieć albo zinterpretować po swojemu. No a tego w filmie dokumentalnym, wiadomo, nie wolno robić. Pracę licencjacką zaliczyłam, to dobrą ocenę. No i mamy wszyscy pamiątkę. O Bogu, o stworzeniu. Znaczy ja nie wierzę w karmę, ale jeżeli ty będziesz miły dla kogoś, to tobie będzie z samym sobą lepiej. Więc tak naprawdę powróci do ciebie. Dobra, jakbyś się mógł przedstawić, coś krótko sobie powiedzieć. Dobra. Wiktor, co ty zrobiłeś z tym jasnym gwini? Ale bez nazwiska. Jak chcesz. No to jestem Szymon, przyjechałem tutaj z Torunia generalnie. Nie, z Torunia? Po co aż tak daleko? Tu odpowiedź siedzi. Dziewczyna, siostra, matka. Córka? Córka, wiadomo. Córka. A to młody ojciec. Bywa i tak. Mantry wedyjskie. Jak mi się żyje? Ogólnie coraz lepiej, tak? Było troszeczkę słabiutko, ale się poprawiłem w zachowaniu. Ogólnie jak mógł pan rozwinąć? No wiecie chłopaki, no trochę alkohol zniszczy człowieka, tak, ale już od używek jest daleko. Także tylko trzeźwe życie. Także proponuję nie wpaść w to samo. No, dziękuję. Okej, a po co pan żyje? Sens życia? Sens życia? Chcę życie przeżyć jak najlepiej, do czegoś dojść, córki ustawić, córki czegoś nauczyć.
No i żeby im było lżej w życiu. A do czego dojść? Co to znaczy do czegoś dojść? No dążyć do celu, tak? Jakiś, nie wiem, zostać prezesem firmy, tak? Otworzyć jakąś własną działalność. Okej. Okay. I w czasy, nie w czasy wycieczki, zwiedzać świat. A co by pan chciał zwiedzić? Lazurowe wybrzeże, Tajlandię, Amazonkę, Madagaskar, najróżniejsze rzeczy. Okej. Okay. No, z życia codziennego, no nie, trzeba brać jakoś, że tak powiem, siłę i szczęście do tego, żeby po prostu przeżyć na kolejny dzień, no. Czasami bywa gorzej, czasami lepiej, no ale z reguły nie można się smucić, tak, no życie ma się jedno i trzeba z niego korzystać. A co jak takiego optymizmu brakuje? No, trzeba go się doszukiwać w najmniejszych rzeczach, w rodzinie, w piesku, który się cieszy z tego, że jest mu ciepło i się może wytarzać w trawie, z tego, że słońce świeci, chociaż no jest mi gorąco i się poce, no to jest przyjemnie dosyć, tak? Można sobie wyjść, przejść się. No w życiu różnie bywa, no mi miesiąc temu tata odszedł niestety. Chorował, no i tak jak mówię, no mimo iż jest ciężko i smutno, to chociażby patrząc na mojego pieska, no to się uśmiecham, tak, i cieszę się tym, że ją mam. Trzeba nauczyć się być wdzięcznym chyba za to, co masz, nie? Ja na przykład nie doceniałem wszystkiego, ale od początku wakacji myślałem, dobra, napierdalam pamiętnik. I piszę pamiętnik codziennie i zapisuję codziennie takie trzy rzeczy, za które jestem wdzięczny, nie? Wiesz, randomowa historia. Byłem ostatnio w Londynie i najebałem się, wróciłem rano, bez niczego. Znaczy nie wróciłem nawet do hotelu, przyszła po mnie mama, mówiła, idziemy zwiedzać, nie? Ja nawet nie miałem czasu się przebrać i chodziłem cały dzień w spodniach, bez gaci, bo skoczyłem w nocy do basenu. I... Na koniec dnia napisałem w pamiętniku, że jestem wdzięczny za to, że codziennie noszę majtki, a nawet tego nie zauważam. No, mówię kompletnie serio. Czy doceniacie to, że macie majtki na sobie? Trzeba zacząć. Musicie zacząć, no. No jesteśmy od 40 lat małżeństwem, a od 15 lat kamperujemy. Mamy już czwartego kampera i kochamy podróże. Przygodę i nieznane. Ciągle coś się dzieje w waszym życiu, więc... Tak, należymy do klubu. Spotykamy fajnych ludzi, mamy fajne wyjazdy i zagraniczne, i po Polsce. Zloty. I to jest to, co polecamy ludziom, którzy lubią wolność i niezależność. Czuję się dla miłości, dla mojej kochanej dziewczyny. Jest tutaj z nami. Wspaniale. A wcześniej jak się tu żyje? Samotnie. Beznadziejnie. W parku, no w parku spaceruję. I na tym już nie siedzę. Odpoczywam. Od czego pani tak odpoczywa? Od czego? No jak tyle lat przepracowałam, to teraz trzeba odpoczywać, prawda? A gdzie pani pracowała? No ja tu nie pracowałam już. 30 lat nie pracuję. A wcześniej czym się pani zajmowała? Wcześniej pracowałam, jak każdy. Jak? Tak jak każdy. Gdzie? Nie w jednej pracy. W zakładach mięsnych pracowałam na przykład. Dawniej się tak nie było, jak teraz ładnie macie wszystko. A która praca się pani najbardziej podobała? Ja mam taki charakter, że każda jedna praca to się musi podobać. I tak do życia trzeba podchodzić, bo praca to jest najważniejsza. Dlaczego? No, nie da się żyje z pracy, nie? Jak się pracuje, to człowiek jest zadowolony. We're going for shopping and some organizing in our van. We need to do laundry. Because we've been partying 4 days and now we need to organize some shit again. Yeah, we live inside a camper, so we need to wash like somewhere. So we're gonna do that a little bit later and organize some stuff after the festival. And what do you think about the meaning of life? What is meaning of life for you? Shine your light, I guess. I agree. Shine your light. Don't dim your own light too. It can be quite confronting when you always try to shine your light.
But if you just keep doing it, people will come on your path who are supposed to be there. You attract what you put out. And what do you like doing for a living? What do you do for a living? We make music. We throw parties. Oh, it's Afrobeat, a little bit tribal house, organic music, and then but then a little bit faster. Yeah. And I sing tribal. She plays on a hang drum. So we just combine a lot of shit together. Can you try to sing for a moment? Yes, I'll sing a song from an from my album that's being released soon. Oh no, it's released already. Sorry. It's called I Don't Know. I don't know if there is life before or after me. I don't know if truth is what they tell us on our screens. I don't know if after time you'll still be here with me. I don't know. I trust in love and I. I chciałem, żeby pojeździć sobie na rowerze. No matka sama pracowała, nasz dwóch był, brat był, ale brat umarł. Rak tkani. Miałem wtedy 16 lat i mówię, że mamo, chcę na rower mieć, pojeździć sobie rowerem. To idź sobie zarobić, bo ja nie mam pieniążków. No i poszedłem do murarzy. No jak mi tam dali siadł ci murarze, no to tydzień czasu i zarobiłem na ten rower i powiedziałem matce, że już mnie wyrzucili, bo mnie tam nie chcą. Nie mogłem wytrzymać, ale na rower ruski, jeszcze to były czasy komunistyczne, to ruski kupiłem sobie, to mówili, że to gniotca, nie łamiotca, to jest dobry rower. Także moje życie się toczyło, no nie za bardzo wesołe też. Brata straciłem, raka tkani, bardzo się szanowaliśmy. Za rok czasu bratowa też na raka i za na następny rok trzy razy pod rok matka mnie odeszła. Strasznie żałuję tego, że ojca nie znałem. Bo to nieraz smutek taki przychodzi. Mam zdjęcie jego. Cierpienie jakby pozwala na spostrzeżenie wielu rzeczy, ale wydaje mi się, że nie życzyłbym nikomu. Wolałbym chronić ludzi od cierpienia, niż żeby rzeczywiście musieli to przeżywać, ale samo cierpienie jako już fakt dokonany pozwala na zaobserwowanie wielu rzeczy w życiu. Dla mnie sensem życia jest służenie innym. Życie nie ma sensu. Nie, sens życia jest taki, żeby przeżyć. No i co? Róbcie wszystko, żeby przeżyć, tak? Czyli po prostu sobie nie dajcie się zabić. Okay. Żyć, żyć. No. Żyć, zarobić, wybudować dom i umrzeć, zostawić spadek. Jakiś pokaźny. No i zarobić pieniądze. To jest sens życia. Pieniądze są sensem życia. Bardzo różnie. Ogólnie jak na przykład mam jakąś bardziej ambitną kreskówkę, to na przykład potrafię ją robić 3 lata z podziałem na odcinki. Natomiast jeżeli robię bardziej taką wizualną nowelkę, to zajmuje mi to z 5 miesięcy. Też z podziałem na odcinki. A łącznie taka jedna kreskówka mniej więcej ile to? Czas. Ile trwa? 20 minut. No, to nieźle. Yes. Służenie ludziom, dzieciom, Bogu. That love will always win. That we have to keep trusting in love and positive energy and light. And love will always win. Amen. No, jak mi mama opowiadała, jak już byłem starszy, to chciał, że pragnął, żebym ja był dziewczynką. Bo był chłopak, już starszy mój brat, ja wiem, przez głupotę, może i nie przez głupotę, palił papierosy, no to ja też palę papierosy i poszedłem do lekarza zaraz, jak brat mi umarł, mówię, czy to nie zaszkodzi, żeby palić, mówi, nie, mówi, to od genów zależy. Strasznie bał się śmierci, bał się, cholernie się brat? Brat, leżał w hospicjum w Tworkach. To lekarz powiedział do jego żony, to do mojej bratowi, że może być tak, że będzie miał śmierć lekką lub ciężką. Przez uduszenie, ewentualnie tętnica pęknie. To kochani, jak on umarł, byłem wtedy na budowie, jak przyjechałem, to cały sufit był opryskany. A żona jego, cała bo stała, no stała, przy nim stała, to jak
widziałem tylko, nie widziałem ciała, widziałem tylko jakby im niosły tą pościel, to jakby prosiaka ktoś zabił, mówię, rany boskie. On strasznie się bał śmierci, no ja mówię, nie bój się, mówię, to nie jest bolesne takie. No ale bał się, chciał jeszcze żyć. Nie mówił. Miał tutaj wycięte aparat. Tak. A później już ten aparat nie pomógł, to jak chcieliśmy się komunikować, to on mi pisał odpowiedź. Mhm. Co ja mówiłem, strasznie mi go było szkoda. Żyliśmy się strasznie. Mhm. On mieszkał w Komorowie, bo właściwie ja pochodzę z Komorowa, tam moi rodzice. I źle zrobiłem, kochani. Bo nie mieszkałbym teraz w bloku w Milanówku, tylko miałbym mieszkanie. Matka chciała dla mnie to mieszkanie przepisać. Przed śmiercią. Mówi, ja tobie przepiszę to mieszkanie. Nie wiem, jakoś mnie polubiła, bo tam brat jeszcze był zdrowy, to jej trochę dokuczał, ty stara babo, ty to. Mieszkali razem, nie? Ja mówię, nie chcę. I brat do mnie mówi, Andrzej, mówię, ty sobie do szardy mieszkasz w Pruszkowie bloku. Weź się zrzeknij. I się zrzekłem tego mieszkania. A dzisiaj bym miał mieszkanie. Nawet jakbym sprzedał, to bym wziął ładne pieniądze. No ale tak się stało, jak się stało. To jest moja taka historia życiowa. Cieszę się, że mam zdrowie. Katolikiem jestem. Wierzę. Ale nie wierzę w życie pozagrobowe. No niestety, nie wierzę w to życie, że to tam jest jakieś życie. Tam nie ma żadnego życia. Jakieś życie? Powiedzmy, jakbym chciał się skrematować, no to mnie spalą, prawda? I co ze mnie zostanie? Popiołek. Tu jest życie teraz. No, rozmawiałem z księdzem, on mnie przekonywał, ale to przekonanie mi nie wie. No nie wierzę. Życie pozagrobowe. Nie wierzę. I, no i takie jest moje zdanie, no nie wierzę. Niektórzy wierzą, że jest to życie, a ja nie wierzę. Ofiarą powstania warszawskiego z woli chłopak. Rodzice zginęli na moich oczach. A ja z bratem zostałem przeniesiony do Pruszkowa. Tam się zgubiłem z bratem. Po 20 tam iluś lat znalazłem Maciubowę. Kobieta się przyglądała, jak rozdawałem witaminy w spółdzielni inwalidów, że spytała się, czy ja miałem brata. Powiedziałem, że tak, no bo pan jest tak podobny do mnie. No i później się skontaktowałem z nim, bo wychowywany byłem w Milanówku, bo też oficera AK. No i spotkaliśmy się też w tym Milanówku. No ale tak los chciał, że długo się z nim nie nacieszyłem. Padł samochód, jadąc na rowerze. To było tak w skrócie wszystko. Teraz mieszkam tutaj w rodzisku, przy wiadukcie. Jestem, mam prawnuczkę. Roczek ma. No nie znam odpowiedzi. Zawsze kto można sobie jakąś ustawić, tak? Niektórzy mówią, że nie wiem, żyją dla Boga, inni żyją dla rodziny, inni żyją dla siebie. Czy dla jeszcze kogoś innego? Ale no to jest tylko tak naprawdę taka powierzchowna odpowiedź, którą sobie robimy, żeby jakoś funkcjonować z dnia na dzień, bo inaczej by się nie dało. Ale no czy ta odpowiedź jest prawdziwa? Może. Raczej nie, ale no inaczej się po prostu nie da, bo nie bez celu nie bylibyśmy w stanie funkcjonować po prostu. Co jest dla pana taką odpowiedzią w tym celu? Dla mnie?
Szczerze mówiąc, zazwyczaj jak takie dwie rzeczy. Pierwsza to, że jednak człowiek po to jest na świecie, żeby raczej coś w nim zmienić, coś od siebie wnieść. No jednak po to generalnie człowiek chyba istnieje, tak sobie przynajmniej to wyobrażam. A drugie to zazwyczaj jednak rodzina. Zwłaszcza, że mam, nie wiem, na przykład mam niepełnosprawnego brata i to mnie na przykład czasami motywuje, jak mam takie, Boże, rzucić te studia, już mam dość tej łaciny i innych rzeczy. A wtedy sobie myślę, że no ktoś się będzie musiał tym bratem zająć za 15 lat, no i wtedy to też jest jedna z motywacji. Sens życia? Miłość. Miłość. Oczywiście. Na pewno. Do najbardziej ukochanej osoby, którą się pozna. Jeżeli się ją pozna i ma się wzajemność, to ta miłość jest naprawdę bardzo ważna w życiu. Najważniejsza, tak uważam. Co pan mówi? Mówimy, tak, tak, nie, mówimy tutaj nie o zauroczeniu takim pięknym, pięknych kobiet, jak tutaj pani, tylko o takiej miłości naprawdę płynącej z głębi serca, że w każdym momencie możemy na drugą osobę liczyć, ta osoba może nam pomóc, my możemy pomóc i to nas najbardziej cieszy, kiedy możemy pomagać innym, nie tylko tej kochanej osobie. Jak się poznaliście? A, poznaliśmy się tak jak wszyscy, na prywatce. I jakoś tak od razu zakminiło, tak? Jak to wtedy mówili młodzi. I zdobyłem serce dowcipem, opowiadając w czasie tańców mojej przyszłej partnerce dowcipy. Jaki? A, różne takie fajne. Jakby pan mógł powiedzieć. Jakiś dowcip. No. Okej, okay, możemy, tylko musiałbym tak od razu, bo trudno sobie przypomnieć jakikolwiek dowcip. Ale jeden z takich dowcipów, bardzo takich, no, niewulgarnych, tak, bo tutaj nie czas na wulgarne dowcipy. Idą sobie dwie agrafki przez pustynię, jedna mówi, ale gorąco, to się rozepnij. Znaczy, czy ten park jest fajny? Nie wiem, ale generalnie parki są bardzo fajne. Fajne, że w ogóle występują parki miejskie, bo uważam, że parki miejskie są strasznie potrzebne nam, mieszkańcom, proszę. Jakie jeszcze, chłopaki, macie pytania? Z czego jest pan dumny w życiu? Z rodziny. Z rodziny. Tylko i wyłącznie z rodziny. Ponieważ wy, jako młodzi ludzie, tego jeszcze nie wiecie, ale największym szczęściem jest żona, dzieci, ich rozwój, no i możliwość realizacji ich pasji każdego dnia. To jest bardzo ważne. Z tego jestem dumny. Pasje mają pana dzieci? Syn jest urodzonym historykiem, wertuje stare informacje dotyczące Warszawy, dotyczące miejsca zamieszkania, a córka jest czynnym jeźdźcem konnym, bierze udział w zawodach skokowych z dużymi sukcesami. Ile mają lat? Syn ma 14, córka ma 17. No. Jak się panu żyje? Dobrze mi się żyje. Bo żyjemy w wspaniałym kraju, abstrahując od władzy politycznej. A sens życia? Mój sens życia? Tak. Szczęście rodziny. Szczęście rodziny, tak? Czyli to, żeby oni wszyscy byli zadowoleni, szczęśliwi i żeby mogli realizować swoje potrzeby, swoje pasje i żeby mi się dobrze żyło i to jest moim sensem życia. I skutecznie mi się to udaje. Ostatnio byłem w górach i położyłem się pod takim płotem, murem odpocząć. Była noc, bo akurat wracałem około 21 i jelenie czy sarny do mnie podeszły i chodziły sobie, jadły w odległości 3 metrów. Ja nie mogłem się ruszyć przez chyba 20 minut. Naprawdę fajnie. To takie, myślę, pierwszy rugby, pierwsze, a też spałem w lesie pierwszą noc w życiu i obok miałem świetliki, to też było super wrażenie. Pierwszy raz pan widział świetliki? No pierwszy raz po prostu, no widziałem pierwszy raz w życiu świetliki. Jak to wygląda, jak to czuć? No jakby żółte plamki, tak, jakby energię światła, tak. No, to było dość takie połączenie z tym spaniem, to dało naprawdę duży efekt i na pewno na długo w głowie mi zostanie. Ale takie, dawało też taki wypoczynek jakiś szczególny, czy? Tak, tak, ja miał lampkę przy łóżku. O 5 rano już jestem na siłowni. Następny etap stawy Goliana Balczewskiego. Rower moją pasją.
dzień bez roweru to dzień stracony. A poza tym coś, nic dodać, nic ująć, no. Jest pięknie. Cały rok służby odpowiedzialne za sprzątanie się wywiązują. A szczególnie pochwalam człowieka, który na stawach Goliana jest gospodarzem i zajmuje się tym obiektem. On jest trochę może niepełnosprawny, ale kiedy przyjeżdżam, cały czas go widzę, że coś robi, czyli naprawdę to jest warto go docenić. No to jest trudny temat, dlatego że no, człowiek nie bardzo chce cierpieć, a właściwie ja jestem osobą wierzącą i tam jest napisane, że właściwie tylko przez cierpienie można nie się zbawić i właściwie człowiek powinien brać swój krzyż i iść, nie? Ale no jest to trudne. Trudne jest, ale myślę, że uczy cierpienie też wielu rzeczy. Ja mam koleżankę, która zachorowała na nowotwór. W tej chwili się wyleczyła i ona mówi, że zupełnie inaczej żyje, ma inny system wartości i nauczyła się żyć dniem dzisiejszym, być szczęśliwa z tych drobnych rzeczy, które ma. Bardzo ceni każdy dzień swojego życia, nie? Kiedyś tak nie było. No nie można się tego nauczyć, ja mimo, że znam tą historię, to się tego nie nauczyłam, nie? Ale widocznie na takich doświadczeniach już człowiek to poznaje, nie? To jest herbata, zielona herbata, która ma taką specyficzną właściwość, że jak się ją zalewa wrzątkiem, to ona staje się przepięknym kwiatem i cudownym naparem do picia. I dzisiaj przyszło mi takie porównanie, że każdy człowiek potrzebuje miłości, bo ta miłość jest jak gorący wrzątek, który wpływa do serca człowieka, każdego, który tą miłość odczuwa. I wtedy każdy z nas staje się jak ten piękny kwiat, bo na początku tak wyglądamy bez miłości. Sens życia. XD. Zabawne pytanie, bo dla każdego jest on inny, więc no. A dla pana jaki jest? Być szczęśliwym. Być szczęśliwym? Być szczęśliwym i po prostu robienie tego, na co się ma ochotę. Pan ma ochotę, rozumiem, na kreskówki. I między na co innymi. Na co jeszcze? Na ramen. Jedliście kiedyś ramen? Tak. Zajebisty jest. Sens życia, ramen i kreskówki. No dobra. Sens życia? Żyć dniem dzisiejszym. I cieszyć się z tego życia. Nie krzywdzić innych. Pomagać. Kiedy jest największa przyjemność. Cieszę się, że tak młodych ludzi spotkamy. Bo tak ogólnie mówiąc, to bez przerwy starsi ludzie narzekają na tych młodych, a przecież oni biorą wzory, no, z nich. Jak? Subiektywny sens życia, tak dla pana. Po co pan żyje? No nie wiem, czy to będzie mądry, ale pije palę konia walę. Prawda? Wyciąga. No. I bardzo dobrze. Ja ponad 60 lat, nic mi nie jest. Ale wy tego nie palcie. No niestety nie. Nagrywanie tak. Które nagrywanie? Tym. Nagrywanie. A, no, dobra. I jak chcesz skończyć nagrywanie, albo klikasz. Przetrzymujesz chwilę, jest nagrywanie, czerwony przycisk. Okay. Jak kończysz, to albo klikasz, albo zamykasz. Dobra. No, piosenkę, jak nie zna słów, to może zaśpiewać. Ale ja, no to nieprawda. Się to ilość, tylko jakość. No właśnie.
O, idzie rowerzysta.